Chińczycy budują tymczasowe przeprawy przez rzeki. W 1000 roku przed naszą erą król Wen z chińskiej dynastii Zhou zbudował pierwszy most pontonowy. Miał on uświetnić ceremonię jego zaślubin. Procesja ślubna przekroczyła po nim rzekę Weihe. Most króla Wena była to unosząca się na wodzie płaska konstrukcja z bambusa, podtrzymywana przez przypominające łodzie pontony. Wkrótce mosty pontonowe stały się czymś dużo ważniejszym niż ozdobną przeprawą przez rzekę. Zmieniły się w narzędzie wojny. Jeden z pierwszych takich mostów skonstruowali w 974 roku naszej ery żołnierze chińskiej armii Song, a jego budowa trwała niespełna 3 dni. Mosty pontonowe mają tę zaletę, że łatwo je zniszczyć lub rozebrać, by uniemożliwić przeprawę wrogowi. Wynalazek króla Wena używany jest przez wojsko do dziś. W 2003 roku armia amerykańska użyła tak zwanego Assault Float Ribbon Bridge do przekroczenia rzeki Eufrat koło Al-Musaib. Podczas operacji Iracka Wolność. Nie wszystkie mosty pontonowe wykorzystywane są jako przeprawy tymczasowe. Niejednokrotnie buduje się je w miejscach, gdzie wzniesienie mostów wiszących jest nieopłacalne i wyposaża w podnoszącą część, która umożliwia przepuszczenie jednostek pływających. Jeden z najdłuższych takich mostów znajduje się na jeziorze Washington, most Laseya V. Murowa, o długości 2019 metrów. Został ukończony w 1940 roku, a kosztował o 10 milionów dolarów mniej niż wyniosłaby budowa w tym miejscu tradycyjnego mostu. Choć mosty pontonowe są tanie, cechują się stosunkowo niskim poziomem bezpieczeństwa ze względu na małą odporność na złe warunki atmosferyczne. Często ulegają zniszczeniu pod wpływem silnych wiatrów. Część mostu Murrowa zatonęła w 1990 roku podczas silnego sztormu i została później odbudowana.